Dzień dobry moi drodzy, porozmawiamy sobie o czołgu Scepter, nie wiem jak dokładnie można wymówić nazwę tego pojazdu, jednakże jest to czołg, który można było zdobyć w zasadzie dwa razy w jednym i tym samym evencie tak naprawdę, który nazywał się Luxury Event, coś takiego, i polegał na wydawaniu naszych zasobów z gry na diamenty i za te diamenty mogliśmy otworzyć skrzynkę, w której była szansa na wylosowanie tego pojazdu oraz legendarnego kamuflażu do tego pojazdu. Jest to kolejny czołg, który WG wprowadziło. Coś typu właśnie czołgów battle passowych, tylko w tamtym przypadku mamy do czynienia z czołgami 6. tieru, które mają dodatkową skórkę, mają troszkę zmienioną specyfikację, a ten czołg, jak się zaraz przekonacie, jest zupełnie taki sam jak czołg drzewkowy, jak joch drzewkowy i nie ma tutaj żadnej różnicy w tych pojazdach, może ewentualnie pod względem zarabiania, ale to jest logiczne, bo ten czołg jest czołgiem premium, ale jeśli chodzi o nasze statystyki bojowe, to tutaj te czołgi się w zasadzie nie różnią. Jest to bardzo podobna sytuacja, jaką WG zastosowało kiedyś, wypuszczając na przykład T34 Independence, wypuszczając jak Tygera 88 Snowstorm, czyli takiego 2015, wypuszczając ISA-6, Fearless i te wszystkie czołgi, które można zdobyć grając bitwy punktowane. No i ten Scepter jest także tego typu pojazdem. Więc żeby nie być gołosłownym, przejdźmy do porównywarki tych dwóch pojazdów, tych dwóch jochów, żeby pokazać wam, że faktycznie są takie same. Dobra, mamy przeglądarkę. W zasadzie to dałem tutaj jeszcze jednego jocha, który też może być traktowany bardzo podobnie. Jest to tylko taka drobna różnica, że ten czołg jest takim, powiedzmy, autodoładowaniem. Te dwa czołgi są z magazynkiem, ale mają bardzo podobne statystyki. To tak tylko na pierwszy rzut oka. Ale na razie skupmy się na tych jochach, bo są to maszyny bliźniacze. Jeśli chodzi o DPM i tak dalej, zresztą zobaczcie sobie wszystko. DPM, penetracja, alfa, szybkostrzelność. Tutaj jest tylko zarabianie, wiadomo, ale to dopiero po ulepszeniu czołgu do statusu jakby premki. Czym jest lepszy, to ilość graczy, ale pod względem wszystkich innych statystyk jest niestety gorszy ten zwykły, co jest logiczne, no bo grają nim wszyscy. Mogą nim zagrać wszyscy, którzy chcą, bo jest to czołg drzewkowy, a tego Scepter mogli zdobyć gracze, którzy albo mieli duże szczęście, albo wydali na ten event bardzo dużo pieniążków, żeby dostać ten czołg. Więc tak, no czołgi są identyczne z tego co widzicie, znaczy ich statystyki są identyczne, różnią się troszkę wyglądem. Więc tak, dobra, przejdźmy do garażu, omówmy w ogóle te statystyki tego pojazdu, czy jest tutaj czym zagrać, czy nie ma. Dobra, jesteśmy w garażu, no i omówmy troszkę statystyki tego pojazdu, ale zanim statystyki, to tak wygląda zestaw wyposażenia. Jeśli gralibyście jochem albo czymś takim, no to ja raczej bym polecał mniej więcej taki zestaw. Powinien dać radę, jest to taki w miarę standardowy zestaw na czołgi 8. poziomu, czołgi ciężkie, które ja stosuję, więc powinno być ok. A przechodząc stricte do tych danych technicznych pojazdu, mamy tutaj oczywiście tą specjalną umiejętność, jaką mają właśnie te czołgi typu joch, ten czołg też się przejął. Jest to właśnie, mimo zdjętej gąski, czołg może się delikatnie z prędkością maksymalnie 4 km/h poruszać właśnie, więc no szczerze ciężko jest tego czołga złapać na gąsce po prostu, więc tak, jest to pewna zaleta, o której warto wspomnieć. Jeśli chodzi o DPM, no to tutaj jak na magazynek wartości są naprawdę fajne, ponieważ jest to 2159, jest to naprawdę wartość super, ponieważ niektóre czołgi średnie na tym tierze mają tego DPM-u z 1600 albo coś takiego, pod 1800, 1900. Jeśli chodzi o sam czas przeładowania pełnego magazynu, przypomnę, że tutaj są 3 pociski, to jest to 20 sekund, nieco ponad, praktycznie w sumie 20,5. No i czas przeładowania pomiędzy pociskami jest to 2,73 sekundy, więc no nie ma na co narzekać, jest ten czas taki powiedzmy całkiem niezły. Jeśli chodzi o penetrację, to tutaj na podstawie mamy fajne przebicie 225, no i na goldzie 253. Powinno wystarczyć, jeśli wam nie wystarcza, to możecie się decydować na użycie skalibrowanych pocisków. Tutaj wtedy stracicie tam powiedzmy pół sekundy czasu przeładowania pełnego magazynu, to no w zasadzie nie jest aż tak dużo, a macie wtedy chyba o 25 penetracji więcej na przykład na goldzie. No i wtedy takie 9 tiery z większą łatwością będziecie mogli przebijać. Uszkodzenia, jakie zadajemy pojedynczym strzałem, jest to 310 na podstawie, 260 na goldzie. No i taki główny mankament tego pojazdu to jest czas celowania, bo to jest 3,7 sekundy. Łatwo sobie wyliczyć, że kiedy strzelamy drugi pocisk po 2,7 sekundy, a czas skupienia to jest 3,7 sekundy, no to trzeba troszkę czekać, żeby ten celownik się skupił, zanim oddamy ten strzał. No i rozrzut całkiem mały, w zasadzie 0,319, więc tutaj nie ma na co w zasadzie narzekać. Ja może zdecyduję się pierwszą bitwę zagrać ze skalibrowanymi pociskami, żeby zobaczyć, czy faktycznie one będą cokolwiek robiły. A jeśli będziemy jeszcze chwilkę, to może zagramy drugą bitwę na wentylację, ale to możecie sobie zamiennie zastosować i przetestować pod własne preferencje. W zasadzie ja zapomniałem wspomnieć, że sam czołg mogę przetestować dzięki życzliwości Mrocznego Rycerza, czyli naszego moderatora z Discorda. Także ogólnie moderacji tych osób, które zarządzają tym Discordem. Także dziękuję mu jak najbardziej bardzo serdecznie i tak, no inaczej nie mogę sobie pozwolić na testy tego pojazdu. Bardzo fartownie odbiliśmy, prawdopodobnie od Conwaya ISU raczej nie polosowałoby aż tak niskich uszkodzeń na jeden strzał. Co to sumuła tak? O, widzicie ten czas celowania. Nie jest to ciekawe. Okej. Okay. Wiecie co? Ja bym je chyba jednak zostawił, te skalibrowane pociski. Tak szczerze mówiąc. No tutaj nie ma mojej drużyny, wiecie co? To znaczy, że trzeba się stąd jak najszybciej spróbować zabijać, jeśli się wyrobimy tak naprawdę. Mam nadzieję, że nie dostanę od żadnego ISU albo coś w tym stylu. A może moje ISU cokolwiek tutaj zrobić, tego T49 czy nie? Nie trafiłem. No, oj. No ale musimy stąd uciekać jak najszybciej tak naprawdę. Myślałem, że się wychyli, dobra. Co chłop w tym ISU robi, to ja nie mam pytań w zasadzie, no. To sobie przyjechał chłop właśnie w T49. No i powiecie, co ty robisz, Monkit, że będziesz kampił w czołgu ciężkim, ale tego wymaga sytuacja. Tego wymaga niestety sytuacja i tak będzie najlepiej, jakby to, że ja zachowałem full HP i mogę jeszcze w tym momencie cokolwiek porobić w tej bitwie, to jest jak najbardziej plus, a niekoniecznie właściwie minus. Niestety nie mogłem sobie pozwolić na strzał z APK, żeby dokończyć ten czołg. Bitwa wcale nie jest jeszcze aż tak bardzo przegrana wbrew pozorom, ponieważ te wszystkie czołgi są troszkę obite. Ja HP mam, więc tak, no w zasadzie jak nie popełnię tutaj jakichś tam bardzo dużych błędów, to nie powinno być problemu. Ale możesz mnie... Boże, on tak będzie stał, co nie? Jakby... Tak. No nie gadaj, ale cofnij się, proszę cię, proszę cię. O, dobra. Konieczne było dobicie tego pojazdu, chciałem mówić, no i mnie dobili. Dobra, zagramy drugą bitwę, ależ ten ISU jest wkurzający po prostu. Chłop sobie w ogóle żyje w innej rzeczywistości totalnie, tak samo zresztą jak ten sam Avento. Ale nie no, powinni to ugrać, no bez przesady, to jest no full HP K91. Mniejsza, przejdźmy do kolejnej bitwy. ISU właśnie skinęło. No może jednak tego nie wygramy. Oj tak, oj tak. Aż się dziwnie na to patrzy, Boże. Dobra, mniejsza, przejdźmy do kolejnej bitwy, bo to jest jakiś totalny wylew, zresztą z mojej strony też. Okej, mamy drugą bitwę. Druga bitwa także na 9 tiery. Więc trzeba będzie grać troszkę ostrożniej. Ja pojadę na tej mapie w taką standardową pozycję, którą kiedyś pokazywałem w takim starym filmiku o pozycjach właśnie na tej mapie, gdzie można fajnie zaskoczyć przeciwnika. Bardziej to się jednak sprawdza na dominacji, ale tutaj też raczej nie powinno być większych problemów, jeśli chodzi właśnie o tą pozycję. No ale zobaczymy. Za chwilkę zobaczymy, czy uda się tutaj cokolwiek strzelić. Może jednak, wiecie, wszyscy pojadą na tą stronę medów. To też jest w sumie prawdopodobne. No i w sumie chyba też się stało. W ogóle Mroczny gra na bardzo dziwnych ustawieniach, gdzie nie widać tutaj ników. Dziwnie to wygląda. Zobaczcie, taki sam pasek jakby HP. Ja gram na tych pełnych możliwościach w cudzysłowie, które jakby co sobie można pozwolić na wyświetlenie, to ja to wyświetlę. Ale to jest chyba takie, nie wiem, po prostu lubię mieć dużo informacji, powiedzmy. Ktoś mi tam znika cały czas. Czekajcie, dlaczego? Czekajcie, bo ja dopiero zdałem sobie sprawę, o co chodzi. Dlaczego czołgi przeciwnika nie mają włączonych tych... Ej, tak było w poprzedniej bitwie, bo ja nie wiem nawet. Okej. Okej. Czy to jest jakiś bug? Dobra, no, moi tu jadą, okej. Na tabie muszę jeździć, koniecznie. Nie, nie na tabie. Bez taba. O Boże. Tak, no zdecydowanie Mroczny powinien zmienić ustawienia. No ale jeśli jemu gra się wygodnie na takich, to... Ale jeszcze takiego czegoś nie widziałem. Bitwy realistycznej, to się zwykłej. Przez chwilę miałem wrażenie naprawdę, że gram bitwę realistyczną. I tutaj nie robię sobie żartu w żadnym wypadku. On tu zaraz wyjedzie, co nie? Tak jest. A, od tyłu nas zajechał niestety. Jakiś czołg. Ale co to było? Dwie bitwy takie, że szkoda gadać tak naprawdę. Ale w tamtej chyba 1400 zrobione. Ogólnie czołg jest solidną maszyną. Naprawdę te jochy są fajnymi maszynami do grania. Niekoniecznie są to twarde czołgi, to warto wspomnieć. Ale naprawdę całkiem nieźle. Także widzicie, że Mroczny czasami gra w trybie... trybie jakim? W trybie realistycznym, nawet bez aktywnego tego trybu, więc no tak. Czy to będzie przegrana? No raczej na pewno tak. Ale mniejsza. No chłop zrobił. Dobrze, to może jeszcze to wygrają. Nie no, bez przesady. By musieli te Controcarro całe pokonać, a to jednak jest czołg 9 poziomu, więc no, raczej bym nie liczył na to, szczególnie, że on tutaj zaraz wyjedzie. Zza tego klifu dobije te 77 i w sumie tyle by było z tej bitwy. No chyba, że jakimś cudem zawrócił się. Nie, nie zawrócił się. No i koniec. Tyle by było. No, szczególnie, że jeszcze Kaliban strzelił w tego Controcarro, a nie w Emila, bo wtedy jeszcze byłaby jakaś tam mikroskopijna szansa, żeby go objechał. No, chyba że zdąży przeładować, to też jest... Patrzcie, patrzcie. To jeszcze nie jest nic powiedziane, to dopiero zaczynają się emocje. Ale dobra, ja wam oszczędzę może tego, ponieważ nie jest to chyba zbyt ekscytujące, a film i tak jest wystarczająco długi. Ok, wracamy na krótkie podsumowanie. Czy warto zrobić ten czołg? Czy warto wydawać pieniążki, żeby zdobyć ten czołg w przyszłości, kiedy on wyjdzie? Nie. I tu jest odpowiedź bardzo prosta. Chyba że jesteście swojego rodzaju kolekcjonerami tego typu pojazdów. Jak nie, no to grajcie sobie po prostu zwykłym jochem i będziecie mieli te same odczucia z gry. Więc tak nie na szybko, bo filmik jest długi. Pamiętajcie o dołączeniu do Discorda, do którego link macie w opisie. Zostawiajcie też subskrypcje, łapki w górę, tak, albo w dół, jeśli wam się nie podobało. Zachęcam was też do udostępnienia tego filmu, żeby nasza rodzinka blitzowa rosła. Życzę wam też miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Na razie, cześć!